Hello na kanale. Jechałam akurat po drodze, patrzcie co za mną jest. Dla tych, co już kiedyś oglądali, miałam na kanale norweski lumpex i właśnie po chyba roku czasu jest zobaczyć co mają ciekawego. Może coś fajnego mi wpadnie? Ja uwielbiam lumpy, nigdy nie wiadomo co się trafi. Patrzę, może jakieś fajne momfity znajdę, z wysokim stanem oczywiście. Może coś się znajdzie. Patrzcie jaki rzut, kilka takich samych płaszczyków. Takie cenią? Nie widzę ceny z Frytexu. 1000 koron, a wcześniej ile kosztowało? 2600. Materiał taki przyjemny. To jest jakaś eska? Też mam tyle płaszczy. M-ka. Eska, przymierzymy, zobaczymy. Tak się prezentuje. To jest taki mocno oversize'owy, zaraz go zapnę i zobaczymy jak będzie wyglądał zapięty. Wiecie co, już kilka razy uczyłam się jak wiązać ładny supeł do płaszczy, ale widzę po dziś dzień nic z tych nauk nie zostało. Takie. Nie wiem czy wiecie w całości widać. Nie biorę. Ja takich się nie czuję. Niektórzy założą i tak super wyglądają, a ja tak jakoś w oversize'owych nie przepadam. No, ale jak mam bardziej dopasowane, odkładamy. Ulala, ale krejzole. To ma 20 cm. O, fajne polarki, takie mięciusie. Jak to polar w sumie. Harry Hansen, Der Dance. Ostatnio uwielbiam materiałowe spodnie. Po pierwsze nie cisną jak dżinsy, są wygodne i fajnie elegancko wyglądają. Już kilka partów rzuciłam, zaczęło wyglądać to ładnie. Jest taka butelkowa zieleń. Przymierzymy 79 koron, spoko. O, patrzcie do małych bobasów. No to już nie jest taki mały bobas, ale taki dwulatek. Ale fajnie tak samemu umyć szydełkowe, czy to rost? Wchłania szydełkowanie to robienie na drutach chyba. A jednak jakie super słodkie. Ciepłe sweterki, a tu z kapturkiem nawet. A jakie fajne rzeczy ludzie robią. Taka elegancka przymierzalnia, bierzecie z dwóch stron. Klamerką sami zaczepiacie od tego, od wieszaka jest ta klamerka nawet. I proszę bardzo. Jest przymierzalnia? Jest. Tak, nabrałam takie materiałowe spodnie. Wcześniej mówiłam, że są fajne, bo nie cisną. Jakby się schudło, to by nic nie cisnęło. Ale lepiej kupić materiałowe spodnie niż dżinsy i wtedy nie cisną i wszyscy są zadowoleni. Widziałam takie coś, tak nie wiem, to jest łatka sukienka bardziej. Jakby paskiem była przepasana. Pomoże, może zobaczymy. A to moje graty. Pod spodem to spodnie. Nie jestem przekonana takiej dziurawki, ale zobaczymy. Bo wiecie czemu? Bo jak siedzę, mam takie dziurowe spodnie, to przez tą dziurę wychodzi mi tak skóra i takie, wiecie, jakbym się nie mieściła ładnie. Chyba, że się po prostu dlatego, że się nie mieszczę. Aha. Mówiłam, materiałowe spodnie. Zobaczymy. No, materiałowe spodnie są inaczej. To mnie drażni. Tak dziwnie tutaj się układają. Ale poza tym
Myślę, że git. Chyba celulit, widać? Trudno. Chyba ja wezmę. Zawsze, że takie taniusie są. Zamek mają tutaj z boku, więc spoko, lubię jak mają tak z boku. Zamek tak elegancko wyglądają. Wezmę je. Ciężko kolor pokazać, ale taka typowa butelkowa zieleń. Mogłyby być trochę dłuższe, bo nie lubię tak jest, że albo ani nie zakrywa pępka, ani zakrywa tak z dupy, ale już widzę jakieś nawet właśnie lato, wiosnę, takie spodnie materiałowe, koszuleczka ładna i będzie git. Spodnie numer 2, też taki problem, że tu tak się ten materiał zbiera, nie wiem o co z tym chodzi. No ogólnie spoko chyba. Sama nie wiem co to myślę, czy wszystkie tak mają? Czy co? I kieszenie są i tak ma fajnie. Tutaj, że nie są na gumkę, tylko takie o. Szkoda, szlufek nie mają jeszcze. Nie wiem, chyba wezmę podobne w domu, ale to trochę mnie drażni. Dlaczego tak się marszczy? O co tu chodzi? Za grubo mam tutaj, że się marszczy, czy co? Nie wiem, wiecie jaka jest odpowiedź na to pytanie. Czy krój po prostu do dupy? Podajcie znać. Muszę przemyśleć to, czy je wezmę, bo to tak trochę dziwnie wygląda. No nie wiem, trochę mnie irytuje to, co będę tak stała i będę miała takie coś. Może to przez te kieszenie? Nie, mam jeszcze takie. Zobaczymy, jak one będą wypadały. Nie, te to jest normalnie szału. Mają też kieszenie, się lepiej układają. Chyba tamtych nie wezmę, a wezmę te. Też kurde, sama nie wiem. To niby nie pieniądz. Ale te są super, te mi się podobają fest. Mam taką kokardeczkę. Taki materiał, że się będzie kulkował i nie trzeba prasować. Z tyłu ma taki ten. Wezmę je. Przymierzyłam tą skórkę. Look at this. No chyba ma być taką oversize'ową, nie wiem czy to da radę nawet jakimś paskiem przytegować. Nie no, chyba trochę dziwnie to wygląda, co myślicie? Ja nawet z czego paska zrobić chyba. Nie, stąd mogę wyjąć, wyjmę, zobaczymy. Sama nie wiem, będę podnosiła ręce, to się strasznie podnosi na udach. Chyba muszę sobie ją odpuścić. Chyba niestety, o, ciągnie to, nie wiem czy to było widać. O. Się wszystko podnosi. No taka paska była ładna. Muszę sobie taką chyba sprawić. Podsumowując, jeansy i to sukienko tunika, nie wiem, odpada. A trzy pary materiałowych spodni zostają. Materiały są najwygodniejsze. Wam polecam z całym sercem. Nic nie gniecie, nic nie uwiera. A to fajnie. Lekko się człowiek czuje. Dzisiaj mam jeansy, ale one są takie rozciągliwe, więc jeszcze pół biedy, ale taki sztywny jeans. Naprawdę trzeba być albo jakimś bardzo chudziutkim, żeby i tak cię nie gniotło, bo już nie ma mniejszego rozmiaru. Czekaj, już z kratami, ale nikogo nie ma. Macie też całkiem nową, to no. O 2500. No i jesteśmy w drugiej części. Jakie ładne zestawy z porcelany. Cukier, mąka, karier. A, tak jest z ptaszkami fajna. Kicik. O, takie fajne, eleganckie. Super ten zestaw. Ale sama osa różnych kieliszków. Positano. Miałam okazję być w Positano.
świeczuszka. A to? Co to? A, szachy. A, na świeczkę, bo przecież to jest wieża, dama i król. Aha. Idziemy piętro niżej. Z klamotów jednych do klamotów drugich. Bardziej już takich domowych. Śmetle i tak dalej. Myślałam, że ktoś tu siedzi. A to grupa manekin. Królewski fotel. O, proszę. Drukowany. 650 sztuka. Wiecie co? Podoba mi się, jak często na Instagramie albo TikToku wyświetla mi się, przerabiają meble stare na nowe. To jest tyle starych mebli, które fajnie by można było wykorzystać. Właśnie zmienić tapicerkę, pomalować. Eleganckie by były. Tam przykładowo takie krzesełka. Czy coś z tamtych. No, wybierać, przebierać. To jakieś takie stare, rzeźbione. O, bo jak na przykład te fotele, ktoś może by zaszalał. No jest. Pole do popisu. Fajne i wygodne. Kurde, jak ciężkie. Nie ma roku. Na niektórych pisali rok wytwarzania. Jak byłam w Muzeum Ludowym tu w Norwegii, polecam bardzo, zrobię może z tego nawet vloga, może wcisnę go jakoś na koniec tego vloga. To się było pełno różnych takich skrzyń, a patrzcie, 1898 rok. No jeszcze w środku graty. No i tam trzymali zabawki, inne głupoty. Idziemy piętro niżej. To już bardziej obrazy, elektronika, jakiś sprzęt sportowy, o, koła, od koloru do wyboru. Taka szkatułka. Nie wiem, czy się w takich trzymało, a to się wieszało gdzieś. Tuszki namalowane, ładnie, eleganckie. Namalowane obrazy, jeśli ktoś ma życzenie, to zawsze można tu sporo znaleźć. O, to chyba Oslo, co? O, tutaj proszę bardzo, jak sobie pani jedzie w łódce. Pan łowi rybki. O, tak ładnie. Goteczki, no to chyba... Nie wiem, czy to jest malowane. Chyba tak. Kto to wie? O, proszę. O, to jakie ładne. To mi się podoba. Lampeczka obszywana. Też moja bardzo stara. O. Narzuta na kucyka. Buciki. Oho, i sezon zimowy. Kurczę, może by nam sobie kupić jakieś łyżwy, narty. Jeszcze jakbym się na tym znała. To może bym coś kupiła, ale widzę, że to wszystko trochę zajechane. No te wyglądają spoko. Biegówki. Nie jeździłam nigdy na biegówkach. To zwykłe. Takie stare te w ogóle wiązania. Butyfy. O. Zjeżdżać na tyłku. Taka elegancka klatka dla psa. Klatka albo dwie klatki. To są do psa, nie? Na gratach nic nie znalazłam. Zbijam się do domu. Ale moje spodnie materiałowe są. Więc i tak opłacało się tu przyjechać. Ludzi sporo. No ale nie dzieje się.
Z wielu sobie takie kraty. Tak więc zbiłam się do domu. Ale jak słońce daje. Zbiłam się do domu. Zakupy mogę powiedzieć, że owocne. Trzy pary spodni za 130 zł około. W takim super stanie. Jak nówki. I przede wszystkim wygodne. Nie będą mnie na pewno cisnęły jak jeansy. O, jeszcze poza moimi spodniami kupiłam sobie SPF kremie. Za 125 koron. Normalna cena chyba około 350. Spoko, przyda się.